drukarka na studiach to niezbędne narzędzie, które może znacznie ułatwić codzienne obowiązki akademickie. W dzisiejszym odcinku skupimy się na drukarkach idealnych dla studentów. Tych, którzy mają do wydrukowania nie tylko notatki czy eseje, ale także projekty, raporty i różne prace naukowe. Tu Przemek z Dertusz i zaproponuję Wam kilka modeli, które są nie tylko niezawodne i ekonomiczne, ale także dostosowane do specyficznych potrzeb studenta, od szybkiego drukowania dużych dokumentów, po obsługę funkcji wielofunkcyjnych takich jak skanowanie czy kopiowanie. Zapraszam do oglądania. Jestem w pełni świadomy, że budżet studencki często nie pozwala na większe wydatki, dlatego wybór odpowiedniej drukarki może wydawać się trudny. Warto jednak rozważyć inwestycje w sprzęt, który na pierwszy rzut oka może wydawać się droższy, ale w dłuższej perspektywie przyniesie realne oszczędności. Droższe modele często cechują się dużo niższymi kosztami eksploatacji, np. tańszymi tuszami lub tonerami oraz większą wydajnością. Dzięki temu, zamiast co chwilę kupować drogie wkłady do taniej drukarki, można zaoszczędzić na dłuższą metę. Dlatego warto dołożyć kilka złotych przy zakupie, aby później cieszyć się niskimi kosztami użytkowania i bezproblemowym drukowaniem przez cały okres studiów. Przygotowując dzisiejszy odcinek, starałem się kierować funkcjonalnością drukarek, która maksymalnie ułatwi życie akademickie. Zwracałem szczególną uwagę na modele wyposażone w łączność Wi-Fi oraz możliwość drukowania bezpośrednio z urządzeń mobilnych, co jest niezwykle wygodne w dzisiejszym cyfrowym świecie. Dodatkowo funkcja automatycznego druku dwustronnego była dla mnie kluczowa, ponieważ pomaga oszczędzać papier i czas, co jest szczególnie ważne przy drukowaniu dużych dokumentów. Nie zapomniałem także o szybkości druku, która ma duże znaczenie przy pilnych zadaniach i pracach studenckich. Im szybciej można wydrukować, tym lepiej. W ten sposób wybrałem drukarki, które łączą te cechy, zapewniając wygodę, oszczędność i wydajność. Swoje propozycje zacznę od drukarki Brother HL-L2442DW. To świetna opcja dla studentów, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego urządzenia do codziennych zadań. To laserowa drukarka monochromatyczna, co oznacza, że jest idealna do szybkiego drukowania dużej ilości dokumentów tekstowych, takich jak notatki, eseje czy prace semestralne. Posiada łączność Wi-Fi, co pozwala na bezprzewodowe drukowanie z laptopów, tabletów i smartfonów, co jest szczególnie przydatne w dynamicznym studenckim życiu. Jedną z kluczowych funkcji tego modelu jest automatyczny druk dwustronny, który pozwala oszczędzać papier, co w dłuższej perspektywie może przynieść sporo oszczędności. Szybkość druku wynosząca do 30 stron na minutę sprawia, że studenci mogą szybko wydrukować swoje materiały, nawet tuż przed zajęciami. To urządzenie łączy w sobie ekonomiczną eksploatację i wysoką funkcjonalność, co czyni je jednym z rozwiązań dla studenckiego budżetu. Najważniejsze parametry tej drukarki to przede wszystkim monochromatyczne, laserowe urządzenie jednofunkcyjne, format obsługiwanego papieru to A4, szybkość druku monochromatycznego to do 30 stron na minutę, drukuje przez Wi-Fi, drukuje z urządzeń mobilnych, obsługiwana maksymalna gramatura papieru to do 230 g na metr kwadratowy i posiada funkcję duplex. Kolejną propozycją będzie Brother DCP-L2622DW, czyli urządzenie wielofunkcyjne, które spełni oczekiwania każdego studenta. Oprócz funkcji drukowania oferuje również skanowanie i kopiowanie, co czyni ją niezwykle wszechstronną i przydatną do różnorodnych zadań akademickich. Od drukowania prac semestralnych, po kopiowanie notatek czy skanowanie materiałów do projektu. Laserowa technologia zapewnia szybką i ekonomiczną pracę. Dodatkowo automatyczny druk dwustronny pomaga oszczędzać papier, co jest istotne przy częstym drukowaniu, a szybkość druku do 34 stron na minutę pozwala na szybkie wykonywanie zadań. Brother DCP-L2622DW to świetny wybór dla studentów, którzy szukają urządzenia nie tylko do drukowania, ale także do skanowania i kopiowania w jednym kompaktowym urządzeniu. A jego najważniejsze parametry to przede wszystkim jest to monochromatyczne laserowe urządzenie wielofunkcyjne, format obsługiwanego papieru to A4, drukuje w monochromatycznym trybie do 34 stron na minutę, drukuje przez Wi-Fi z urządzeń mobilnych, a obsługiwana gramatura papieru maksymalnie do 230 g na metr kwadratowy i posiada również funkcję duplex. Ostatnią
propozycją na dziś będzie Canon Maxify MB5150. Jest to zaawansowane urządzenie atramentowe, które doskonale sprawdzi się w środowisku studenckim, szczególnie dla tych, którzy potrzebują szybkich i wydajnych kolorowych wydruków. Wyróżnia się na tle poprzednich propozycji dzięki wbudowanemu podajnikowi ADF, czyli automatyczny podajnik dokumentów, który umożliwia automatyczne kopiowanie dwustronne dokumentów, co znacząco ułatwia pracę przy większych projektach i materiałach. Choć jest to urządzenie atramentowe, to Maxify MB5150 drukuje bardzo szybko, zapewniając wydruki zarówno w kolorze, jak i w czerni, co jest idealnym rozwiązaniem dla studentów, którzy potrzebują drukować zarówno teksty, jak i kolorowe grafiki czy prezentacje. To urządzenie łączy w sobie wysoką wydajność i funkcje ułatwiające codzienne życie studenckie. Najważniejsze jej parametry to to, że jest to atramentowe urządzenie wielofunkcyjne, format obsługiwanego papieru to jak w poprzednicy A4, szybkość druku monochromatycznego do 24 stron na minutę, a w kolorze jest to do 15,5 strony na minutę. Możliwe jest drukowanie przez Wi-Fi, z urządzeń mobilnych oraz z chmury. Obsługiwana gramatura papieru standardowego to do 105 g na metr kwadratowy i do 275 g na metr kwadratowy w przypadku papieru fotograficznego. Posiada również funkcję duplex. Podsumowując, dzisiejszy odcinek chciałem zaprezentować drukarki, które oferują jak najwięcej funkcji za rozsądną cenę, co czyni je idealnym wyborem dla studentów. Jak wspomniałem na wstępie, wybierając te modele, kierowałem się ich funkcjonalnością, chociaż na rynku dostępne są tańsze urządzenia, często okazują się one droższe w eksploatacji, szczególnie tanie drukarki atramentowe, które mogą generować wyższe koszty związane z tuszem. Warto zainwestować nieco więcej na początku, aby później cieszyć się tańszą i bardziej funkcjonalną drukarką. Na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli spodobał Wam się materiał, to zostawcie po sobie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z podobnymi materiałami. Wpadajcie również na nasze media społecznościowe. Jesteśmy m.in. na Facebooku, Instagramie czy TikToku. My widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.